Jest taki szczyt, Kazbek, 5054 metry. Leży na Kaukazie, między Gruzją a Rosją. Postanowiliśmy z kolegą, że wejdziemy na niego. Opowiem wam o tym. Kilka miesięcy wcześniej przygotowanie organizmu, bieganie i siłownia. Następnie szkolenie w Tatrach z technik alpinistycznych, a szczególnie jak wyjść ze szczeliny lodowej. Arkadiusz Brzoza nauczył nas tego. Gdy patrzę na to zdjęcie, to nie wiem, czy był z nas dumny. No dobra, Tatry są piękne, ale wracamy do rzeczywistości. Pakowanie. I oczywiście apteczka. Ogromne podziękowania dla Roberta Szymczaka, lekarza, który przekazał mi mnóstwo cennych informacji z zakresu medycyny wysokogórskiej. Ogarnia temat. Prowadzi swoją stronę MedEverest. Spakowani? Lecimy samolotem z Warszawy do stolicy Gruzji Tbilisi. Lądujemy tam po 4 rano. Szybko ogarniamy gruzińskie karty SIM i transport do Stepantsminde, miasteczka u podnóża góry Kazbek. Po drodze kierowca kupuje nam pyszne haczapuri i kawę. Podjeżdżamy jeszcze kawałek terenowymi samochodami do klasztoru Tsminda Sameba. Piękne miejsce, widok najczęściej uwieczniany na pocztówkach z Gruzji. Tu zakładamy okrutnie ciężkie plecaki, w których mamy wszystko, by przeżyć tydzień bez dostępu do cywilizacji. Tylko wody nie zabieramy dużo. Będziemy ją pozyskiwać z lodowca. Godzina 6, wstaliśmy o 4,
lecą lawiny skalne. Dobrze, że nie poszliśmy tamtędy. Pójdziemy lodowcem. Pełnym szczelin. Ale przynajmniej bez kamieni. Tomasz zakłada raki. Ja też zaraz założę raki. Jest epicko. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Jest 11:45, szczyt Kazbeku. Po zejściu z góry zostało nam kilkanaście godzin. Wykorzystaliśmy je na zwiedzanie Tbilisi. Przeszliśmy mostem wolności. Tomasz jest sommelierem. To nie jego zawód, ale naprawdę zna się na winach. Poszliśmy na wspaniałe, białe, dojrzewające w kwewri. Kwewri to tradycyjna gruzińska gliniana amfora. Najczęściej zakupuje się je w ziemi, dzięki czemu wino ma odpowiednią temperaturę do fermentacji. Później spotkaliśmy Polaków, których poznaliśmy podczas ataku szczytowego. Spędziliśmy z nimi pół nocy w barze o gruzińsko brzmiącej nazwie Warszawa. Rano Kuba, Polak pracujący w Gruzji jako przewodnik, oprowadził nas trochę po mieście. Opowiedział legendę o powstaniu nazwy Tbilisi, czyli w tłumaczeniu na polski gorące źródła. Pewnego dnia król Gorgasali wybrał się na polowanie w okolicach dzisiejszego miasta. W
czasie tych łowów, królewski sokół pochwycił bażanta, po czym oba ptaki zniknęły z oczu polujących. Po długich poszukiwaniach myśliwi odnaleźli źródło, w którym leżały obok siebie martwy sokół ze zdobyczą. Okazało się, że źródło to było gorące, a ptaki, które do niego wpadły sparzone, zostały ukropem. Gorące siarkowe źródła do dziś występują w Tbilisi i wykorzystywane są jako łaźnie. Obejrzeliśmy Matkę Gruzję, posąg kobiety usytuowany na szczycie grzbietu górskiego Sololaki w najstarszej części miasta. Statua jest symbolem Tbilisi. Trzyma w lewej ręce puchar wina, a w prawej miecz. Winem Matka Gruzja wita przyjaciół, natomiast mieczem wrogów. Kuba opowiadał o świętej Ninie, za sprawą której w 337 roku Gruzja stała się drugim na świecie po Armenii państwem chrześcijańskim. Składowano amunicję, ale wybuchł tu, uderzył tu piorun, nie zostało. To Tamada, gruziński mistrz ceremonii podczas tradycyjnych uczt. Pomizianie posągu przynosić ma szczęście. Na obiad jemy pyszne chinkali. Plan zrealizowany, a nawet trochę więcej. Czas wracać do domu.